Wspominać można by dużo, może tak powiem, ponieważ siostra Felicja to była instytucja. Wiele osób nazywało ją, że siostra Felicja to instytucja. Bez skarbnika, bez księgowej, daż jej grosz na pewno się nie zmarnuje. Ja byłam przy siostrze Felicji we wtorek, trochę pośród siedziałam przy niej. Zrobiłam jej chyba ostatni zastrzyk w życiu, przeciwbólowy, żeby nie cierpiała. Kiedy się spytałam, kochanie, co ciebie boli, odpowiedziała mi, plecy mnie bolą. Był kontakt z siostrą Felicją i pożegnałam się z nią, ale nie przypuszczałam, że to będzie to pożegnanie już ostatnie. W środę około godziny 24 otrzymałam SMS, gdzie było napisane: Święta Felicja, w domu Pana modli się już za nas. Wtedy wiedziałam, że odeszła od nas. Modlę się za nią, ale modlę się też do niej, żebym chociaż odrobinę tego jej ducha mogła zaczerpnąć i tak pokochać ubogich i zapomnieć o sobie. Mam nadzieję, że właśnie że te 3 lata życia ze świętą siostrą pod jednym dachem zaowocują w moim życiu. Ten ostatni okres jej życia pokazał, jaka była w całym życiu. Na pewno była człowiekiem modlitwy, bo właśnie w tym swoim cierpieniu, bo cierpiała, ale nigdy się nie skarżyła. Kiedy już ją bardzo bolało, to już później czasem mówiła, że boli ją, ale w głos się modliła. Modliła się na głos i wypowiadała piękne słowa. Pamiętam szczególnie, jak mówiła: Panie Jezu, Ty wiesz, że chcę być dobra, pomóż mi w tym, albo Panie, zmiłuj się nade mną. Wzywała też Matkę Bożą. Trudno jest to powtórzyć, ale to było przepiękne świadectwo naprawdę z jej strony i był taki nawet dzień, że przez cały dzień, cały czas było z tego pokoju dochodziły do nas właśnie jej modlitwy i taką ją zapamiętam. Odeszła w środę popielcową, może i to jakiś symbol. Odeszła cichutko, faktycznie zasnęła i nie obudziła się. Wierząc w świętych obcowanie, że teraz modli się za nami i będzie nas pamiętała. My postaramy się też jej nie zawieść. To wszystko nas zobowiązuje do dalszej działalności, do wspierania dzieła siostry Felicji, żeby to dzieło kontynuować, bo wiemy, że ona miała do nas wielkie zaufanie i reaktywując nasze stowarzyszenie, w które zaczęła się ta reaktywacja w 1991 roku, 1991 rejestracja sądowa w 1993, wiedziała, że to stowarzyszenie w przyszłości będzie jej pomagać, kiedy ona będzie miała pewien naturalny ubytek sił. No staraliśmy się w miarę naszych możliwości i teraz będziemy chciały kontynuować jej dzieło. Takim moim pragnieniem byłoby w przyszłości założenie fundacji dla ludzi służących pomocą, dla ludzi biednych, ubogich, właśnie imienia siostry Felicji Średzkiej. I to byłoby moim takim usyłku życia spełnieniem. I tym chyba bym w jakiś sposób spłaciła siostrze Felicji dług wdzięczności za to, że po prostu była z nami, że w nas wyzwalała te jakieś ukryte pokłady dobra, które są w każdym człowieku przecież. Towarzyszy nam w tej Eucharystii pogrzebowej, którą sprawujemy, nie tylko
odczuwany wielkopostny klimat, ale płynąca z wiary w tajemnicę świętych obcowania, szczególna duchowa obecność tej kobiety, która swoje życie tutaj w Gnieźnie oddała chorym i ubogim. Dlatego modląc się dziś za nią, jednocześnie wpatrujemy się też w jej świadectwo, w świadectwo jej życia i powołania, w to świadectwo, które niewątpliwie wpisało się w pamięć i w serce tak wielu ludzi, podawane w tych dniach w gazetach i na licznych portalach internetowych wiadomość o śmierci siostry Felicji. Obudziła wyobraźnię niektórych, aby tę wincentyńską zakonnicę nazwać gnieźnieńską samarytanką, a nawet wprost gnieźnieńską matką Teresą. Ale przecież wyjątkowość i niepowtarzalność życia każdego człowieka i jeszcze więcej prostota, skromność, głębia wiary, która działa przez miłość i sprawdza się ostatecznie w codziennym życiu, pozwalają nam ufać, że nie tylko w sercach współczesnych, ale i potomnych siostra Felicja Sieradzka zasłużyła sobie na wdzięczność i szacunek zapisany pod jej własnym imieniem. Jak nie dziękować Tobie, Boże, za siostrę Felicję, za jej życie i powołanie, za jej troskę o chorych i biednych, za te gotowane ubogim i biednym objawy, za przygotowywane dzieciom śniadania, za jej cierpliwe wizyty w domach chorych i biednych, a w końcu także na ostatnim etapie jej życia za krzyż, który z Chrystusem niosła ta zakonnica, która przechodzi dzisiaj do domu Ojca. Pozostawia nam swoje świadectwo miłości bliźniego, założone dzieła, a w sercach wielu pewnie niezapomnianych chwil, wspólnych spotkań, radosnej obecności. Bogu dziękujemy za dobro, którym obdarzył siostrę Felicję w jej długim życiu. Dziękujemy za dobro, które za jej pośrednictwem i nam przypadło w udziale. I to są naprawdę bardzo różne obszary dobra. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Mówi ksiądz Jan Kwiatkowski, posługujący w gnieźnieńskim domu sióstr miłosierdzia. Ja wiem, czy ona nas uczy? Ja mi się wydaje, że to Pan Jezus każdego może nauczyć. To co? Ona tylko bardzo mu nie przeszkadzała i to do mnie dociera dzisiaj z okazji tego pogrzebu. Nie przeszkadzała Panu Jezusowi siebie zmieniać. I to wszystko. Więc jeśli może być jakąś nauczycielką, jako starsza siostra, tylko taką, to nie przeszkadzania Jezusowi zmieniać swoich oczu, bo człowiek wtedy widzi lepiej, gdy ma Jezusa w sobie. Widzi lepiej, słyszy lepiej i dzieła się czynią same. To było przedziwne, ale dla mnie Felicja to jest ktoś, przy kim ja się prostowałem, choć ona była zgięta już do ziemi. I to było dla mnie niepojęte i chyba to we mnie zostało, że przy niej, naginając się do niej, mówiąc coś do niej już pod koniec życia, właściwie czułem jak ta jej, a co jest tutaj do pracy, a dajcie mi coś do roboty, a czy zupa jest nalana, ugotowana dla biednych? To jest dla mnie coś niepojętego, że tak, że się nie bała, nie zastanawiała, co będą myśleć przełożeni, co będą myśleć ludzie w Gnieźnie. No to jest po prostu Felicja. Felicja chyba stworzyła tutaj w Gnieźnie markę i tak jak powiedział biskup Polak, chyba jest niestosowne podpinać ją już pod jakieś wypełnione charyzmaty Matki Teresy, Samarytanki. Ona jest po prostu Felicja gnieźnieńska. Święta? Nie boję się tego. Nie boję. Uważam, że powinniśmy rozpocząć jakieś starania, żeby tę kobietę, tę
tę zakonnicę pokazać nie tylko Gniezno. Ona coś konkretnego wypełniła w swoim życiu. Konkret z Ewangelii. I w niej widać było Jezusa, który człowieka prostego zmienia i bylebyśmy w niej nie chcieli zobaczyć tylko takiego pomnika, którego sobie ustawimy przed oczy i powiemy, no dobrze, no mamy taką pacynkę świętą i ona za nas już zrobiła wszystko, prawda? Wypełniła za nas święte rzeczy, nagotowała za nas zupy i ewentualnie się do tego dołożymy, tworząc fundację. To chyba byłoby za mało. I dlatego to pokazywanie powinniśmy chyba poszukać w Felicji kogoś, kto nie zmarnował życia, więc jest święty, nie?